Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś, jak co czwartek, omówimy sobie najnowsze informacje, które to ukazały się w tym tygodniu na temat Farminga 25. Tak więc bez zbędnego przedłużania, na początku chciałbym, abyście zostawili subskrypcję na moim kanale po to, abyście byli na bieżąco z moimi treściami. Łapeczkiem w górę, aby film ten łapał jak najlepszy zasięg oraz komentarz, bo jestem ciekaw waszego zdania na temat dzisiejszych informacji. Także zaczynamy. Chwila chwila. Zanim przejdziemy do głównego wątku tego materiału, chciałbym Cię drogi widzu zaprosić do kupna preorderu Farming Simulator 25 na stronie gamefinity.pl z mojego linku, który to znajdziesz w opisie pod tym filmem. Filmem. Jak co tydzień, moi drodzy, odcinek zaczniemy od przeglądu kafelek. Z firmy ABI nic nam nie dodali. Z AKO mamy komplet Agrifak. Jeśli chodzi o Agrifaka, to mamy model Light Tracks. Jest to kombajn do buraków. Tutaj są jego e, statystyki, i tutaj również, jeśli chodzi o tą firmę, mamy komplet Agrio. Jest to znajomy opryskiwacz z Farminga 22, z Premium Expansion dokładnie. Widać, że tego tutaj drugiego doczepianego do ciągnika, no nie będzie, nie będzie w Farmingu licencji, e, więc będzie tylko jeden ten opryskiwacz e, tej marki. Z AgriSemu dodali nam głębosza. Tutaj to oczywiście jeszcze wszystko, bo mamy Coming Soon. Z AgroMasha wszystko było. Amity. Amity Tech jest to nowa firma w farmingu dodana do farminga. Są to kombajny do buraków. Tutaj to jest raczej... To nie jest kombajn. To jest raczej do obcinania łęcin, które zostały po... które są... no przed wykopkami się, się po prostu usuwa. A tutaj mamy kombajn do Buraków 6500 litrów pojemności. W ogóle ciekawa jego jest konstrukcja. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Z Andersona dodali nam Owiarę i prasę rolującą. Także tutaj jeszcze kompletu nie ma, jeszcze coś na pewno zostanie dodane. Anna Berger, tutaj już te wszystkie nadwozia wymienne są w komplecie. Jak widać, także tutaj też w tej marce już nic więcej się nie pojawi. Nowa firma, nowa marka, AP. Egzotyczna, bo nigdy o niej w sumie to nie słyszałem. Jest to jednoślad, no w sumie jednoślad, no, teoretycznie zostawia trzy ślady, a nie jeden, no ale no dobra, niech będzie, że samochody i jedno ślady. Model 50, moc to 3 konie i 38 km na godzinę ten tutaj pojazd pojedzie. Dalej, jeśli chodzi o, o maszyny, które zostały dodane, to klas przejdźmy do klasa. W klasie dodali nam Xerion K 12 generacji, powiem Wam szczerze, że to jest chyba jeden z najładniejszych ciągników ogólnie, jakie, jakie chyba istnieją. Ładniejsza jest tylko według mnie Valtra, ale to już o gustach się nie dyskutuje. Mocą potężną ten, tenże ciągnik dysponuje. Dobra, lecimy dalej. Jeśli chodzi o firmę Conway Alto, chyba został dodany system pasów, z tego co kojarzę. Zobaczcie sami. W ogóle dziwnie, bo mi się zawsze wydawało, że to jest firma, która przyczepy produkuje. No ale dobra, niech będzie. Tutaj jeśli chodzi o DAL, bo to jest wszystko, Damcon było. Tutaj jeszcze hmm, chyba Devolf, z tego co pamiętam, nie no chyba Devolf też również wszystko miał w komplecie. Jeśli chodzi o następną markę, która była już w farmingu, ale teraz ją dodali do kafelek, to Ainbok. Inboka w kafelkach nie było, ale ogólnie w farmingu już ta firma była. Chwastowniki, no tutaj mamy duże te chwastowniki. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu tego nie używam, tego sprzętu. Nie zdarza mi się chwastowników używać. Zazwyczaj wolę opryskać pole, niż używać do tego chwastowników. Tutaj, jeśli chodzi o te firmy, to spokojnie te nic nie dodali. Po DeWulfie mamy coś takiego jak Elho. Tutaj firma, która już też była w farmingu. Jest to zbieracz kamieni. O nim też oczywiście każdy każdy, białe, każdy pamięta. Ero to, no, to jest też firma w sumie nam znana z poprzedniego farminga. Kombajn do winogron, takie tutaj są jego statystyki. Jeśli chodzi dalej o jakąś firmę, to z tego co kojarzę, tak, Svenda nic nam tutaj nie dodali. Było, tak jest. Furman z Grimm, Grimme. Tutaj z tego co kojarzę, to chyba dodali nam system pasów. No i sadzarki. W ogóle zauważyłem, że w tych kafelkach z tego tygodnia najwięcej to dodali tych takich rzeczy, które były w poprzednim DLC Premium Expansion do Farminga 22, z tego co kojarzę. Dalej, jeśli chodzi o firmy, które coś dodało, Impex tutaj, gdzieś był Impex, Impex, Impex. Tutaj mamy Impex, to też jest nam dobrze znana maszyna, ale z platynowej wersji Farminga 22 Hannibal Test T50. Harwestery dalej lecimy i mamy firmę John Deere. tutaj, mamy John Deere. No i z John Deere'a dodano nam 8 series, 7 series z tego co kojarzę. A i tutaj dodali w ogóle tego 848L, czyli tego, który był właśnie w dodatku premium. No jak widać po prostu, tak jak mówię, no na, na tym tutaj w tych kafelkach dodają maszyny z poprzedniego, e, z poprzedniego DLC tutaj wszystko było już w poprzednich jakby odsłonach pokazywane e, dobra, lecimy dalej, jeśli chodzi o firmę, która dalej jest, to kotte tutaj z tego co pamiętam, gdzie jest kotte e, kotte, kotte, jestem ślepy chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, Garant, nieważne, znalazłem. Jeżeli chodzi o, tutaj o tą, o tą kategorię tej marki, to już mamy komplet. tutaj mamy wóz zastanizacyjny. Taki dosyć duży model PQ, zobaczcie, jest są jego statystyki. E, lecimy dalej, oprócz koty, no to Krampę. Krampę chyba z tego co pamiętam to już było. E, Krone, z Krona mamy Big X 1180 sieczkarnie. Nie kojarzę, żeby ona w poprzednim odcinku była. A pamięć mam co do tego raczej dobrą skrona widać, że jeszcze nie mamy kompletu. Jeszcze coś tutaj nam będzie. Tutaj z tego Krona, no to mamy tylko przyczepę Lizard. Teraz przejdźmy do Lizarda, bo z Lizarda coś tutaj nam dodali. Tak, dodali nam, no w sumie to, to wszystko było w 19 już te przyczepy do zbierania bawełny oraz te zbiorniki. One są nam bardzo dobrze znane. Po Lizardzie Mac. Tutaj Mac, Mac, Mac dodali ciężarówkę Superliner 6 na 4, 500 koni mocy. Dalej, jeśli chodzi o maszyny, które dodali, to Messej tutaj musimy do Maseja przejść. Dodali Combine MF8570. Tutaj zobaczcie header do niego, oczywiście. No i przejdźmy do McColucha. no to jest firma, która już towarzyszy, towarzyszy serii gear farminga już od, od początku leśnictwa, czyli od 15. Te piły łańcuchowe. No, i teraz tak, po Makoluchu New Holland. New Holland z tego co widzę, to tutaj zostało, zostały dodane kombajny do winogron. Jak widać, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o, o tą kategorię. No, i tutaj jeszcze z maszyn, które zostały dodane, to chyba będzie wszystko, tak mi się wydaje. Chyba tego zbiornika Creek'a nie było. Ale on jest też nam bardzo dobrze znany, jeśli chodzi o serię gier Farming Simulator. Także jeśli chodzi o kafelki na ten tydzień, to tyle. Przechodzimy do właściwej części odcinka. Pierwsza istotna informacja na dziś jest taka: że jeśli jesteście turbofanami serii gier Farming Simulator, to będziecie mogli sobie kupić limitowany zestaw gadżetów z Farminga 25. Zestaw ten jest w nakładzie limitowanym, więc do wyczerpania zapasów. W jego skład wchodzi kubek z logiem Farming Simulator oraz Giant Software, znana z gry czapka, również z logiem oraz model ciągniczka John Deere 7530. Czy 140 zł to dużo jak za te trzy gadżety, czy to mało nie oceniam. Szkoda tylko, że ten kubek nie ma typowo loga Farming Simulator 25, tylko samo Farming Simulator, no ale cóż... Tak czy siak zamówiłem owy zestaw i w dniu premiery go zrecenzuję. Zestaw z tego co widzę dostępny jest na stronie Media Expert oraz Elektro, gdyby ktoś pytał. Druga ważna kwestia dotycząca nowego farminga to wypuszczone przez Giantsa 2 25 sekundowe filmiki przedstawiające NPC-ty, z którymi to będziemy mieli możliwość wejścia w interakcję. O tych NPC-tach, z tego co pamiętam, informowałem Was już w lipcu, ale dopiero teraz Giants postanowił odkryć karty w tej sprawie. Pierwszy filmik przedstawia dziadka Waltera, który przekazać ma nam swoją farmę oraz opowie nam historię swojego życia. Do tego przekazać ma nam ważną wiedzę na temat rolnictwa i nie tylko. Drugi filmik przedstawia naszego sąsiada, Davida, który to nie jest zbyt rozgarnięty. Ponoć uciekł z miasta na wieś. Widać, że będzie to bardziej humorystyczna postać, niż taka, która faktycznie miałaby przekazać nam jakąś faktyczną wiedzę. Ogólnie to nie są dwie ostatnie postacie, które to znajdą się w farmingu 25, aczkolwiek zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę interakcja z tymi postaciami na mapie skończy się prawdopodobnie tylko na krótkich rozmowach, samouczkach i być może kontraktach. Szkoda, że nie będą to NPC-ty, które to realnie mogłyby wpłynąć na rozgrywkę. No ale cóż, napiszcie co w tym temacie wy uważacie, bo może ja za wiele wymagam. Tak więc teraz przejdźmy do najważniejszej części tego filmu, czyli do omówienia bloga o budowlach, projektach miejskich oraz znajdźkach. Giants chwali się tym, że w Farmingu 25 gracz będzie miał realny wpływ na projekty budowlane, czyli budownictwo. Oprócz standardowych łańcuchów produkcyjnych będziemy mogli produkować w grze naprawdę fajne i ładne rzeczy, na których to będziemy mieli opcję dobrze się dorobić. Przykładowo fortepiany czy też fantazyjne powozy konne. Muszę powiedzieć szczerze, że zacnie się zapowiada produkowanie czegoś takiego, co podchodzi pod rzeźbiarstwo. Lecz czy dalej ma to coś wspólnego z rolnictwem? Napiszcie co o tym uważacie. W grze będziemy mieli możliwość również tworzenia zabawek dla dzieci na lokalne place zabaw na Riverbend Springs. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jeśli będziecie chcieli bardziej udzielać się dla swojego miasteczka, to będzie opcja tworzenia pomników, choć twórcy zaznaczają, że będzie to dosyć czasochłonne. Twórcy piszą również o dużym projekcie placu zabaw, który to nie został ukończony i oczywiście my będziemy musieli to zrobić. Na ten moment wiadomo tylko tyle, że Noah i dziadek Walter będą mogli nam więcej o tym opowiedzieć. Huntai Pantai chce odbudować część starych terenów, zachowując estetykę tego co kiedyś zbudowali tu ich przodkowie, czyli prawdopodobnie będziemy musieli im w tym pomóc. W całym regionie będzie można znaleźć wiele przedmiotów kolekcjonerskich nazywanych Crops Orbs. Będą to kule z plonami w środku, ale jeszcze nie wiadomo konkretnie co będzie można z nimi robić lub na co je wymienić. Na mapie Riverbend Springs znajduje się stary elewator, który to jest nam dobrze znany z przedpremierowych rozgrywek. Jego też będzie można odbudować. Po odbudowie stanie się on muzeum dla wszystkich starych przedmiotów o oznaczeniu rolniczym, które to znajdziemy na mapie. O tym wszystkim również opowie nam nasz ukochany Dziadek Walter. Co do budowy domów Giants w końcu rozbudował ową mechanikę, ponieważ nareszcie, aby postawić dom, trzeba będzie dostarczyć potrzebne materiały do jego budowy od podstaw, a nie tak jak to było w poprzednich edycjach, że stawiało się go po prostu z menu budowania. Do wszystkich zbudowanych domów oczywiście będzie dało się wchodzić po wcześniejszym uprzątnięciu materiałów z placu budowy, po jej ukończeniu. W następnym blogu być może dowiemy się czegoś o łańcuchach produkcyjnych, GPS-ie lub też deformacji gleby. A więc to tyle na dziś, jeśli chodzi o informacje z tego tygodnia. Piszcie koniecznie, co uważacie o wszystkich dzisiaj wymienionych nowościach, bo jestem ciekaw Waszego zdania, a sami dobrze wiecie, że mimo tego, że nie zawsze się zgadzamy, to lubię się z Wami w komentarzach wymieniać opiniami, tak więc kolejny film ukaże się w sobotę albo niedzielę, także wyczekujcie i do usłyszenia. Mówił Nozur, trzymajcie się, cześć na razie.